troszeczkę wyżej podsunąć, żeby pan miał lepszy pogląd. Im wyżej, tym lepiej. No, ale tu internet nie śmiga. Nie śmiga? Nie. No, śmiga mu ten. Działało, może go trzeba wystawić na zewnątrz. Proszę. No i co tam? Dobra. To co? Na tym, na plejce. A na tym, co był niedoładowany. Na tym, co go ładowałem dzisiaj. No to... Dobra, już przemieniam Tomek, na razie. Mogę? Dobra. Zaraz, ja mam jakąś chusteczkę, to ten ekran wytrzemy, żeby to może... O, trochę dmucha. Wielką szansę, żeby grać od początku w Widzewie, bo to młodzieżowiec, a więc wiadomo jak traktowani są zawodnicy młodzieżowi. To bardzo ważne, aby mieć na boisku dwóch młodzieżowców. Dzisiaj przypomnę, Adam Radwański i drugi młodzieżowiec w zespole Widzewa. To właśnie Patryk Baran. Do Kamila Plagi, ładna akcja, Plaga nie decyduje się na wejście. Michalski płasko po ziemi, a tu spokojny stoperzyk. Oni wyjaśnią się tą sytuację.
Tu piłkarzy. Gdzie to ma dzisiaj wolne? Co to się będą? Cykl szkoleniowy. Prawej stronie Mateusz Michalski, Daniel Mąka, Adam Radwański, Piotr Kasperkiewicz, Maciej Kozłowicz i Dawid Kamiński. Skład zespołu Widzewa Kamiński. 30 lat. Zatrzymała mnie. Zabrał spokojnie. Nowara. Zieloneckiego. Dobry zjadł na nowe, blisko na wschód.
zrobiony jest Rafański. Krótkie zagranie do Monki, ale nie zdąży go Jasiński próbował zagrać, ale tu Nowak bardzo czuje. Thank you.
Bardzo ładne podanie na prawą stronę. Dobrze, tu sobie Baran fauluje, a potem Kruszczakę. Jeszcze zespół gości tu wyjaśnia. Świetnie tutaj wchodzi Kamil Plaka. Ma przed sobą Michalskiego. Wypychany. Jest Dawid Kamiński. To nie pozwalają piłkarze Linki na przejęcie piłki. Przypomnę, że zespół gości jest na 11 miejscu. Teraz podanie w kierunku Warchoła. Zieleniecki sobie poradził. I dobre podanie do Mateusza Michalskiego. I Plaga. Jest tak Dawid Kamiński. Jest także Zinkomatic. Chyba widzę, jak faulował. Jeszcze ratuje sytuację Arkadiusz Kasperkiewicz. I mamy aut dla Widzewa. Dziś naprzeciwko siebie stanęli Arkadiusz Kasperkiewicz, to ten chłopak, któremu dziękuję za interwencję bramkarz Wojciech Muzyk, i Piotr Kasperkiewicz, numer 21 w zespole Widzewa. Ostre wejście, chyba w Daniela. Był Maciej Kazimierowicz. Mają dyskusję nad Widzewem, ale nie jest to jakoś super agresywna. W spotkaniu nie wystąpi. Uznał trener, że nie ma sensu eksploatować tego doświadczonego piłkarza, który był no, najlepszym strzelcem tego zespołu w rundzie jesiennej. Zdobył 6 goli. Znamy klasę Marcina. Płaska centra, teraz próbował zaskakująco tam Piotr Kasperkiewicz. Bardzo mądre wrzucenie na krótki słupek, ale Wojciech Muzyk nie musiał nawet interweniować. Piłka poszybowała obok słupka. Próbują pokazać się do zagrania bramkarzowi. Kasperkiewicz przesuwa się do środka. Wybicie piłki stanęła, aż futbolówka w powietrzu. Mąka. Nakładka ewidentna, tak jest. Tutaj nie popisał się Łukowski. Wracają piłkarze jeszcze raz i będzie pierwsza żółta kartka w dzisiejszym spotkaniu. Adrian Bielawski, numer 3, obejrzał żółtą kartkę za utrudnianie rozpoczęcia gry. Zbigniew Dobrynin ukarał go, piłkarza Olimpii Grudziądz, żółtą kartką. Piotr Kasperkiewicz. Ładne podanie, świetnie tam znalazł Radwańskiego. No chyba jeden most za daleko. To był Dawid Kamiński, przepraszam. Kasperkiewicz z tyłu. Dobre dogranie do Patryka Barana. Ten próbuje indywidualnej akcji. Szczęśliwie przedarł się. Mąka dobrze do tyłu. Radwański próbował strzelać. Jeszcze poradził sobie Arkadiusz Kasperkiewicz. I do brata. Proszę bardzo. Więzi rodzinne zawsze się na boisku pojawiają. Będziemy mieli kontratak zespołu gości. Szymon Stach, numer 18. Zlatko Matic przesuwa całą linię defensywną. Spokojnie tlaga do Macieja Humerskiego. W środku pola jest teraz ten, który obejrzał żółtą kartkę, więc Adrian Bielawski. Widzewiacy nie pozwolili na składną akcję i będziemy mieli aut. Arkadiusz Kasperkiewicz na prawo do Łukowskiego. Ten do środka, szukał tam Marcina Smolińskiego. Jest okazja, Mateusz Michalski, Mąka po lewej stronie, w środku nadciąga Dawid Kamiński, podchodzi mu bliżej do gry. Radwański, tlaga. Aj, to był błąd, bo piłkę próbował przeciąć Damian Warchoł. I przy linii bocznej teraz rozpoczyna Łukowski. Próbują pograć troszkę piłką zawodnicy zespołu gości. Tlaga. W środku jest Kazimierowicz. Do niego zagrana piłka.
No tutaj niepotrzebnie Radwański sobie poradził. Ostre wejście Warchoła. Jeszcze uwaga od sędziego tego spotkania. Po lewej stronie jest Mąka. Podchodzi Patryk Baran. Będzie miał piłkę do wrzucenia z autu. Lewonożny obrońca to skarb dla każdej drużyny. A Patryk Baran naprawdę sprawia bardzo pozytywne wrażenie. Z tyłu któryś z zawodników Widzewa poprawia buty. To chyba Karol. To chyba Adam Radwański. Tak jest. Przypomnę, młodzieżowcy w zespole Widzewa to w tej chwili numer 25. Patryk Baran. Baran. Radwański, świetna piłka teraz do Mąki, ale czy nie? Nie zdążył. Daniel Mąka. Od bramki rozpocznie Wojciech Muzyk. Bramkarz Olimpii Grudziądz. Drugi lub trzeci, jak kto woli. Po przerwie zobaczymy Patryka Królczyka. A Jakub Wrąbel ma dzisiaj wolne. 20-latek pozyskany ze Śląska Wrocław. Całą rundę zagrał naprawdę nieźle. Smoliński atakowany. Bardzo dobrze Kazimierowicz tutaj sobie poradził z nim. Patryk Baron do Zielenieckiego. Gramy piłką. Kamil Klaga do Mateusza Michalskiego. Jeszcze raz zespół Widzewa. No niepotrzebnie tu Zieleniecki podkręcił tą piłkę i sprawiła ona na tej sztucznej murawie wielki problem Patrykowi Baranowi. Zitko Matic z Kasperkiewiczem. Przesuwa się od razu Łukowski. Kasperkiewicz do Smolińskiego. Mając tak doświadczonego zawodnika w linii pomocy, dodajmy jeszcze do tego Marcina Kaczmarka. To środek pomocy raczej trzeba być spokojnym. Ładnie tam pokazuje się któryś z piłkarzy Olimpii. Jest okazja na kontratak, ale chyba nie zdąży do tego zagrania. No trzeba było naprawdę biegać setkę w 9 sekund. Nie zdążył Dawid Kamiński. Wojciech Muzyk w bramce. 0-0 nadal. Na pewno lepiej mają piłkarze, bo przynajmniej pobiegają. Był tam Łukowski. Muzyk. Ach, rzucił mu się pod nogi jeszcze Daniel Mąka. Świetne tam wyjście Tlagi. Nie zdążył wejść do tej piłki zawodnik Widzewa. Dawid Kamiński. Kasperkiewicz. Arkadiusz. Przed nim Mąka. Płasko po ziemi. Zdecydowane wejście. Bardzo dobra akcja Michalika. Michalik i świetnie wyczuł to Sebastian Zieleniecki. Za długo troszkę. I to podanie już nie było tak dokładne. Zagrał Bielawski. Rozpędzili się. Bardzo dobra sytuacja i świetnie Maciek Humerski dobijał jeszcze Warchoł. A wcześniej strzelał Miłosz Waszczuk. Ale w łatwy sposób tutaj zdemontowali naszą defensywę zawodnicy Olimpii. Waszczuk oddał strzał, piłka odbiła się od rąk naszego bramkarza po jego interwencji i próbował jeszcze dobić ją Damian Warchoł. Na szczęście nie trafił w bramkę. Silny wiatr spychający w tej chwili zawodników Olimpii. Teraz uwaga, Dawid Kamiński. Zitko Matic. Zitko Matic bliżej piłki, dobrze ustawiony. W drugiej części spotkania pojawi się prawie nowy zespół w drużynie
gości. No a Widzewie będziemy mieli na pewno szereg zmian. Za chwilę pójdą na rozgrzewkę piłkarze. Olimpii. W bardzo trudnych warunkach przygotowują się w tym roku obydwa zespoły. Pojawi się w drugiej części doskonale Widzewie znany Adam Banaciak, Karol Angielski. No i ten piłkarz, którego pamiętamy z występów w GKS-ie Bełchatów, to Lukas Klemens. Wydawało się, że będzie objawieniem wtedy w pierwszej lidze, że poradzi sobie. No, wylądował. Nadal gra w pierwszej lidze, ale już zmienił pracodawcę, bo z Bełchatowa zawędrował do Grudziądza. Nowak wbiegnie w pole karne. Biegnie Nowak. Będzie wrzucał Daniel Mąka. Po tu trzech zawodników Widzewa na lewą stronę zagrana piłka. Poradzili sobie. Radwański do Barana. Tu jednym zwodem. Dobrze zrobił to Patryk Baran. Niepotrzebnie do góry podbita piłka przez Dawida Kamińskiego. Arkadiusz Kasperkiewicz z Jitko Matic. Po drugiej stronie jest Jasiński. Do niego piłka. Ma więcej swobody Jasiński. Przed nim Smoliński z numerem 11. Kasperkiewicz przeszedł linię środkową. W środku w polu karnym jest Warchoł, ale dobra interwencja łódzkich obrońców. Podchodzi Smoliński do rzutu rożnego. Chyba Smoliński będzie centrował. Znów w bramce teraz Maciej Humerski będzie musiał interweniować. Na szczęście jakoś to się udało. Piłka w pole karne do Maticza. Matic trafia w nogi naszego obrońcy, ale wcześniej sygnalizacja sędziego bocznego wszystko wyjaśniła. Dzisiaj przypomnę, spotkanie to prowadzi pan Zbigniew Dobrynin, a pomagają mu Michał Gajda i Arkadiusz Śpiewak. Na razie wielkiej pracy arbiter nie ma, jedna żółta kartka, ale na razie nie ma powodów do jakkolwiek niepokoju. Piotr Kasperkiewicz z Patrykiem Baranem. Zieleniecki. Nowak. Flaga. Ładnie zaczyna się ta akcja Widzewa. Teraz piękna piłka do Mateusza Michalskiego, ale już dostała takiego poślizgu, że nawet gdyby Mateusz popisał się fantastycznym sprintem, to raczej do tej piłki dojść by nie mógł. Na naturalnej murawie myślę, że wyglądałoby to nieco inaczej. 0-0 nadal. Ale uwagi, brawo, świadczą o tym, że sztab trenerski docenia to, że Widzewiacy potrafią tutaj stwarzać sobie sytuację. 37 minuta, 0-0, w środku pola tracimy piłkę, na moment tylko. Jakub Łukowski był przez moment przy piłce na prawą stronę. Ładna centra w pole, ale tutaj Mateusz. Tutaj Maciej Humerski raczej nie ma problemu, żeby złapać piłkę. I od razu do Kamila Plagi. Gramy dokładnie. Patryk Baran. 17-latek radzi sobie naprawdę dobrze. Próbuje tam Damian Warchoł przeszkodzić akcji Widzewa. Marcin Nowak. Plaga. Bezpiecznie. Piotr Kasperkiewicz. Dobre warunki fizyczne. Rosły chłopak. 186-187 cm wzrostu.
wciągamy zespół gości. Zieleniecki na lewą stronę do Patryka Barana. Dobrze, Patryk Baran jest w tył. Był tam Maciej Kazimierowicz, Radwański, Kasperkiewicz, jest Tlaga, dobra piłka do Tlagi. Zgasił piłkę klatką piersiową. Radwański, Kasperkiewicz, troszkę za bardzo do tyłu, chciał tam wejść Patryk Baran, ofensywnie nie udało się. Dawid Kamiński chyba za nerwowo. I Smoliński rozpoczął kontratak Olimpii, ale za długo w linii środkowej przetrzymana piłka. Łukowski. Smoliński był przez moment przy piłce, teraz był Adrian Bielawski. Jasiński gra do bramkarza. Do Wojciecha Muzyka. Kasperkiewicz. Do tyłu do Zitko Maticza. Ten do Jasińskiego. Lewa strona boiska. Dobra akcja. Smoliński za długo faulowany. Arbiter uznał, że był faulowany Marcin Smoliński. Będzie rzut wolny. Będą mieli goście rzut wolny z ponad 35 metrów. Niezła okazja do wrzutki, bo nie podejrzewam, żeby Marcin Smoliński decydował się na uderzenie. Do tyłu krótko zagrana piłka. Do Bielawskiego. Jeszcze centra na przedpole. Jest tam Warcho, ale świetnie interweniuje Sebastian Zieleniecki. Moment przewagi zespołu gości. Zieleniecki próbował na obiegnięcie. Jeszcze złapał piłkę. Kopnął ją do przodu niestety. Dobra interwencja wracającego Adriana Bielawskiego. Przypomnę, jedynego piłkarza ukaranego w pierwszej części spotkania żółtą kartką. Matic. Kasperkiewicz. Ładny cross na drugą stronę boiska. Tam spokojnie piłkarze Olimpii sobie poradzili. Zitko Matic. Ładny cross, ale chyba chciał zagrać do nas na stanowisko tutaj. Piotr Kasperkiewicz podaje piłkę do Patryka Barana. Patryk Baran. Kto w środku pola? Mateusz Maciej Kazimierowicz. Musi wrócić Kasperkiewicz. Biegnie za piłkarzem Olimpii. Będzie centra na 11 metr, na 14 i dobrze Maciej Kazimierowicz. Radwański. Szybka akcja. Próbują Wizewiacy. Dobrze zabrał się Dawid Kamiński, ale źle przyjął piłkę. Ta odskoczyła mu i natychmiast przejęli ją zawodnicy Olimpii Grudziądz. Arkadiusz Kasperkiewicz i Zitko Matic. Niedokładne zagranie Bielawskiego. Walczy tam bardzo dobrze Kamil Tlaga. Wywalczył piłkę. Zatrzymał się. Dobrze zakręcił Szymonem Stachem. Zagrał w pole karne. Tu jest Mąka, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką, ale wcześniej chyba była sygnalizacja sędziego asystenta, więc raczej gdyby nawet padł gol, to nie byłby uznany. A jednak pokazał arbiterze od bramki, a więc no, zmarnowaliśmy dobrą sytuację. Rozgrzewa się 5 nowych piłkarzy w zespole Widzewa. Zobaczymy, kogo wystawi w drugiej części spotkania Przemysław Cechesz. Patryk Baran dostał piłkę od Daniela Mąki, zagrał głęboko do Zielenieckiego. W środku był Maciej Kazimierowicz, Marcin Nowak. Dobrze Mateusz Michalski zabrał się z akcją ofensywną, jeszcze nie koniec.
Dobrze, Klaga. Faulowany chyba. Kamil Klaga patrzył w kierunku sędziego asystenta i w rewanżu piłka dla Widzewiaków. Kończy się pierwsza część spotkania. Przypomnę, rezultat 0-0. Nawet dość szybko grają piłkarze obydwu drużyn, ale widać, że trudne warunki, a zwłaszcza wiatr, ten nieustannie padający deszcz, w niczym nie pomagają. Aut dla Olimpii. Patrzę na sędziego, który już tam gdzieś ukradkiem zerknął teraz właśnie na stoper, a to oznacza, że za chwilę będziemy mieli tę część spotkania poza nami. Na sparingi trzeba patrzeć chyba pod kątem tylko rozwiązań taktycznych. Ta grupa, która gra w tej chwili pierwszą połowę z Widzewem, miała przed spotkaniem jeszcze zajęcia na siłowni. Zieleniecki do Nowaka. Jest Laga. Dobrze, Radwański do Mateusza Michalskiego. Świetnie wyłożona piłka, odchylony w momencie strzału Dawid Kamiński. No lepszej sytuacji chyba w tej części spotkania Widzew nie będzie miał. Dawid Kamiński zamiast pochylić się w momencie oddawania strzału, odchylony, kopnął piłkę, ta poszybowała nad poprzeczką. Mamy więc drugą sytuację w końcówce zmarnowaną przez Widzewiaków. Wojciech Muzyk wybija piłkę nogą, a arbiter już chyba szykuje się do zakończenia. Znów spojrzenie na stoper. Bielawski zagrał krótko do Smolińskiego. Smoliński musi stoczyć bój. Wymienili podania. Kasperkiewicz. Z przodu Łukowski, jest także Smoliński. Tutaj w środku szybko zagrana piłka do Smolińskiego. Ten pędzi z nią po prawej stronie, dobre dogranie i do linii końcowej. Tutaj Patryk Baran pozwolił na dośrodkowanie, bardzo niedobrze, bardzo agresywnie Nowak. I kończy się pierwsza część spotkania, którą przypomnę, Widzew remisuje z Olimpią Elbląg 0-0. Usłyszymy się po przerwie.
Butak, Gromek, Rodak, Budka i Kozłowski. I Kozłowski. Będziemy mieli 5 zmian w zespole Widzewa w drugiej części spotkania. Bartłomiej Gromek numer 22, Marcin Kozłowski numer 19, Przemysław Rodak, który ustawiony jest za Marcina Nowaka na stoperze. I jest także Sebastian Olczak numer 17 i Adrian Budka w pomocy z numerem 8, a więc ci zawodnicy, których wymieniłem, wejdą w drugiej części spotkania i spróbują jeszcze wnieść coś do gry swojego zespołu. Jak już mówiłem, warunki są bardzo trudne. Przenikliwy deszcz nie pozwala na normalne rozgrywanie tego spotkania, ale myślę, że wiosną także nie będzie łatwo. I widzewiacy nie mają co liczyć na lepsze warunki rozgrywania spotkań. Przed nami drugie 45 minut. Właśnie arbiter rozpoczął gwizdkiem, ale bardzo szybko zespół gości próbował stworzyć od razu sytuację. Na szczęście dla Widzewa. Kogo zobaczymy w drugiej części spotkania? W zespole gości w bramce Patryk Królczyk numer 27, Marcin Woźniak 4, to Lukas Klemens ustawiony właśnie na stoperze, 39 Grzegorz Kochalski, 25 Damian Ciechanowski, 94 Arkadiusz Kasperkiewicz, Adam Banasiak doskonale znany w Łodzi z numerem 6, Wojciech Majewski 28, Kamil Kurowski 8, Mateusz Rumiński 17 i Karol Angielski numer 10. To skład zespołu gości. Bardzo silny deszcz utrudnia normalne rozgrywanie. Wbrew pozorom na sztucznej nawierzchni wcale nie jest tak łatwo operować piłką. Widzewiacy po tych zmianach zobaczymy, czy potrafią tutaj uporządkować sobie grę. W środku pola teraz dobrze wyszedł Sebastian Olczak do Adriana Budki. Prawa strona boiska. Dobrze zrobił Adrian. Zatrzymał się atakowany przez trzech zawodników. Świetnie do środka. Do Radwańskiego. Kozłowski. Rodak. Z Zielenieckim na stoperze. Po drugiej stronie Gromek. Mocno odskoczyła piłka, ale dobrze naprawił błąd Zieleniecki. Gramy w szerz boiska. Kozłowski ma troszkę więcej swobody. Wraca Banasiak za nim. Kasperkiewicz przerzuca grę na drugą stronę boiska. W kierunku Mateusza Michalskiego, grającego z ósemką na koszulce. No i teraz próbują goście w ostatniej chwili ślizgiem. Wyjaśnił sytuację piłkarz Olimpii. Rozpędzają się ostro, wchodząc. Kurowski był przez moment przy piłce. Dobrze widzewiacy. Próba strzału z dystansu, rykoszet za plecy. Bardzo niebezpiecznie. Bardzo trudny strzał oddany przez Arkadiusza Kasperkiewicza.
numer 94. Teraz pójdą pod naszą bramkę stoperzy. Marcin Woźniak przesunął się także do przodu. A wykonawcą rzutu rożnego będzie doskonale znany kibicom Widzewa grający z numerem 6 Adam Banasiak. Prawie cały zespół, za wyjątkiem Adriana Budki na naszej połowie. Przepuszczona piłka i słusznie. Kozłowski dostał jeszcze informację, żeby przygotować się do przepuszczenia tej piłki, i tak się stało. Maciej Humerski w bramce. Jedna interwencja, czy dwie w pierwszej części spotkania, najlepiej świadczy o tym, że mecz jest wyrównany i Widzewiacy, przypomnę, w końcówce zmarnowali dwie znakomite okazje. Humerski na środek pola, tutaj jest Kasperkiewicz, Arkadiusz wygrał główkę. Szybko teraz zespół gości stara się rozgrywać. Kurowski, numer 8. Kozłowski. Bardzo ładnie do środka Dolczaka. Tutaj jednak Budka uprzedzony. Zagrywa do Mąki. Mąka jednak niedokładnie. Prowadź, krowadź, krzyczy Przemysław Cechesz. Dobrze. Marcin Kozłowski. I spokojnie Marcin Woźniak. Grają dokładnie do Banasiaka. W ostatniej chwili zdążył Marcin Woźniak, rosły obrońca Olimpii, wybić piłkę w ostatniej dosłownie chwili. W środku mamy, przypomnę, już tylko Arkadiusza Kasperkiewicza, ale teraz podejdzie do niego blisko brata, więc będziemy mieli często braci obok siebie. Po obydwu stronach barykady Mateusz Michalski. Świetnie do Radwańskiego. Dobra akcja. Wchodzi tam w pełnym biegu Mąka. Dostaje piłkę, ale przewraca się niestety. Pokazuje Mąka, że coś się stało. To bardzo niebezpieczna informacja. Uniesiona ręka w górę. Przy tym starciu ucierpiał Wojciech Walda. Już gotowy do wbiegnięcia na boisko. Pobiegnie tam także pan Dobrynin, sędzia dzisiejszego spotkania, żeby zobaczyć, co stało się zawodnikowi Widzewa. Mąka już podniósł się z ziemi, ale chyba nie ma potrzeby interwencji Wojciecha Waldy. A z kolei, jeśli Wojtek jest przy klubie, to może tylko oznaczać awanse. Zawsze śmiejemy się, że dobry masażysta, jeśli doświadczony, też stanowi gwarancję rozwoju sportowego drużyny. Kasperkiewicz zagrał głową. Dobrze teraz Olczak w środku pola, jednak nie udało się. Sprawna akcja Rumińskiego, jeszcze nie. Był blisko Banasiak. Ciechanowski. Widzewiacy. Gromek faulowany przez Banasiaka. Ale było to ładne wejście. Pokrzykuje tam Przemysław Cechesz. Bierz na siebie, nie unikaj gry. No to jest uwaga do naszego obrońcy. Brawo Budka, dobre. Na jeden kontrakt Kasperkiewicz. Próbuje agresywnie. Olczak podchodzi blisko. I teraz Woźniak. Marcin Woźniak, numer 27. Obok niego Lukas Klemens. Teraz dostanie piłkę. Do Woźniaka właśnie zagrywa Klemens. Z przodu tutaj pokazuje się Wojtek Majewski, numer 28. Kasperkiewicz do Majewskiego właśnie. Budka. I faulował zawodnik Olimpii. I Widzewiacy będą mieli rzut wolny. Przemysław Roda, który gra od początku drugiej części spotkania, tworzy parę stoperów z Sebastianem Zielenieckim.
Blisko był także Piotr Kasperkiewicz, którego mieliście Państwo szansę zobaczyć. Bana się głową do tyłu. Teraz agresywnie starają się zagrać Widzewiacy, a w ramce zespołu gości Patryk Królczyk. Budka, Mąka, świetny zwód Mąki, znakomicie i próba strzału, no może to nie było dobrze do końca wykonane, ale bardzo ładnie przerzucił sobie piłkę Daniel Mąka. Efektownie, technicznie, w pierwszym etapie, no zakończenie akcji już dużo gorsze. Sebastian Olczak, numer 17 w środku pola, obok niego blisko. Teraz goście rozpoczynają. Ładnie rozpoczęli tę akcję. Na jeden kontakt, ale jest Kozłowski. Świetnie utrzymał piłkę w boisku. Adrian Budka przy linii bocznej. Dobrze Olczak. Pewnie. Arkadiusz Kasperkiewicz do Adama Banasiaka. Olimpia próbuje akcji ofensywnej. Włączył się Woźniak. Jeszcze Woźniak. Połowa Widzewa. Brawo Kozłowski. Bardzo pewna interwencja. Okazja do kontrataku. Ładnie na zamach wziął Adrian Budka, piłkarza zespołu gości. Wrócił Mateusz Rumiński do Banasiaka. Banasiak znalazł Kasperkiewicza. Przez boiska. Na prawą stronę. Tam jest chyba Damian Ciechanowski. Wracają Widzewiacy. Za łatwo jednak tutaj jest Banasiak. Sprytne przepuszczenie piłki. Nie ma strzału. Za to próbował Wojtek Majewski, numer 28. I goście mają aut. Cały czas Maciek Humerski pokrzykuje na swój zespół. Zdaje sobie sprawę, że moment takiego rozkojarzenia może się źle skończyć. A zatem zaraz. Tak właśnie. Tak też to odbiera Przemysław Cechesz, który także zachęca swój zespół do śmielszej, odważniejszej gry. Przepychanka. Będzie rzut rożny. Uwaga. Mateusz Michalski. Przepuszczona piłka. Źle zacentrowana. Arkadiusz Kasperkiewicz był tym złym wykonawcą rzutu rożnego. Teraz przesunięty do linii pomocy w roli defensywnego pomocnika z tyłu Klemens Woźniak. Zawężają pole gry. Humerski będzie wybijał piłkę. Banasiak przegrał starcie. Jest jeszcze Kasperkiewicz. Dobrze Widzewiacy. Olczak. Ładnie poradził sobie z dwoma zawodnikami Kasperkiewicza. Niestety Gromek nie zdążył do jego podania. Numer 17 to Sebastian Olczak, numer 21 to Piotr Kasperkiewicz. Z przodu tylko Daniel Mąka, numer 18. Wspiera go Adam Radwański, numer 4. Dobrze tutaj odbierał piłkę Budka z Kasperkiewiczem. Pograli Kozłowski z Kasperkiewiczem nadal. A faulował grający z numerem 8 Kamil Kurowski. Teraz mamy szansę, bo po lewej stronie jest Gromek. Kolejny młodzieżowiec. Teraz mamy dwóch na boisku. To Radwański i Gromek. I od bramki rozpocznie chyba Patryk Kluczyk. Nie, od autu rozpoczną zawodnicy Olimpii. Kasperkiewicz górą. Dobrze. Świetnie Radwański. Ach, wbiegał tam Mateusz Michalski. Gdyby doskonale, perfekcyjnie przyjął piłkę, wyszedłby sam na sam.
i z autu rozpocznie Bartłomiej Gromek. Łatwo tam nie jest, tam jest dość ślisko. Wyciągnąć trzeba piłkę z wody. Poradził sobie z tym Gromek i jesteśmy na połowie Olimpii. Z autu do Michalskiego. Faulowany chyba był tam Adam Radwański. Goście teraz, uwaga, musimy wrócić. Bardzo mocno, zdecydowanie zagrana piłka przez Wojciecha Majewskiego. Próbował akcji oskrzydlającej Majewski, ale to już było za dużo. Kozłowski do Budkę. Budka faulowany przez właśnie wymienionego przeze mnie Wojciecha Majewskiego. I Kozłowski musi poczekać, aż koledzy zajmą miejsca, żeby mógł rozpocząć grę. Dobrze, Mąka. Na aucie piłka, ale jesteśmy na połowie Olimpii. Gromek. Mąka, znów Gromek. Bardzo ładny zwód tam przy linii końcowej, płasko po ziemi. Tutaj obrona sobie poradziła, dopiero nadbiegał Daniel Mąka. Sebastian Olczak, spokojnie, z Gromkiem. Głębiej do Zielenieckiego. Ten przepuszcza piłkę do linii końcowej. Jest Maciek Humerski w bramce. Kozłowski. Ładnie to zagrał Mąka z półobrotu. Nie zorientował się tam Michalski, ale szkoda, bo sytuacja była niezła. Teraz próbuje Mateusz Michalski agresywnie. Goście jednak próbują kontrataku. Damian Ciechanowski, numer 25. Do Budki piłka, świetnie pokazał się Mąka. Kasperkiewicz jednak niedokładnie. Pospieszył się Piotr Kasperkiewicz z podaniem. No i skończyło się jak się skończyło, czyli piłkę przejął bramkarz zespołu gości Patryk Królczyk. I teraz dla odmiany piłka szybko pod nogami Macieja Humerskiego. Ruszył Marcin Kozłowski. Pokrzykuje Adrian Budka, żeby przerzucili grę na drugą stronę. Teraz dobrze Sebastian Zieleniecki. Pokazuje mu się Budka. Kasperkiewicz ponownie. Radwański bardzo niedokładnie. Jest jednak Olczak. Gromek. Olczak. Przemysław Rodak. On ma kłopot bogactwa, jeśli chodzi o linie defensywne, bo i Zieleniecki. Rodak. Czaplarski. Olczak, który także może grać na stoperze. No są piłkarze. Marcin Nowak. Uwaga, strzał z dystansu. Świetnie Maciej Humerski. A uderzał Adam Banasiak. No i nie dziwię się, że Humerski troszkę zdenerwował się na swoich kolegów. Kolejna akcja Olimpii. Strzał po długim rogu. Próbował zaskoczyć Widzewiaka. Gdzieś tam jeszcze piłka. No musnęła chyba nogę naszego zawodnika, bo będzie kolejny rzut rożny. No ale moment, kiedy Olimpia mogła objąć prowadzenie. Z tyłu asekurują całą sytuację Adam Banasiak, numer 6. A centrować będzie Arkadiusz Kasperkiewicz, a tym, który
oddał taki silny strzał. Był chyba Damian Ciechanowski, numer 25, zaraz to potwierdzę. Kasperkiewicz atakowany. Tak, Damian Ciechanowski, numer 25, niewiele brakowało, trafiłby do bramki Widzewa. Kasperkiewicz próbował jeden na jeden z Kozłowskim. Kozłowski spokojniejszy, pewniejszy i jeszcze wywalczył aut. Woźniak pokrzykuje, żeby nie odpuścić. Marcin Woźniak, żeby bliżej być. Teraz dostanie piłkę Woźniak. Majewski. Rodak spokojnie do linii końcowej. Chyba będzie nabijał, tak jest. No, nie udało się utrzymać piłki w boisku. Ale Woźniak z Kasperkiewiczem będą chyba rozgrywali piłkę. Woźniak. Lukas Klemens tam był niepilnowany, ale nie otrzymał podania. A 39 to Grzegorz Kochalski. Teraz musi wrócić. Banasiak i fauluje go Bartłomiej Gromek. Zagrana w puste pole i Marcin Woźniak może wrócić do zadań defensywnych, bo z przodu raczej się nie sprawdził. Piotr Kasperkiewicz, Sebastian Olczak, Przemysław Rodak, Zieleniecki, Sebastian na lewą stronę do Gromka. Kozłowski się przesunął tutaj bliżej, żeby dostać dobrą piłkę od Olczaka. No to jeszcze troszkę czasu ma Przemysław Cecher, żeby ustalić, kto będzie grał na bokach, kto będzie grał na obronie. Mnóstwo także pomocników, ale teraz akcja Widzewa mniej składna. I piłka opuściła boisko. Nieustannie od pierwszej minuty pada deszcz. Właściwie tuż przed Gutowem Małym zaczęło padać. No i jak widać, ta pogoda utrzymuje się cały czas. Tutaj jeszcze doszedł wiatr, więc nie są to łatwe warunki, ale do takich muszą przyzwyczaić się piłkarze, bo inauguracja rozgrywek trzeciej ligi może również odbywać się w podobnych warunkach, choć prognozy mówią, że niebawem. Piękna teraz krosowa piłka do Mateusza Michalskiego. Świetnie ucieka do linii końcowej boiska. Troszkę wypychany, tam utrzymał się przy piłce. Arbiter jednak pokazał, że przy tym dryblingu Widzewiak rozpędził się poza linię końcową boiska. Kiedyś Górnik Zabrze był królem sparingów przed sezonem. Gromił wszystkie zespoły, a później niestety spadł z ligi, czyli na sparingi też trzeba spojrzeć z odpowiednią dozą spokoju. Kasperkiewicz przepuszcza piłkę do Rodaka. Jest Kozłowski. Ładnie na raz Kozłowski. Faulowany przez wracającego piłkarza Olimpii Kamila Kurowskiego. Ale ładnie to zrobił Marcin Kozłowski. Widać, że jest w niezłej dyspozycji. Mamy tylko czterech młodzieżowców. Przypomnę, to są Gromek, Gromek, Możżonek, Baran i Radwański. Dziś już widzieliśmy w akcji i Radwańskiego, widzimy, i Gromka, i Barana. Gdzieś tam jeszcze z boku rozgrzewa się na pewno Możżonek. Tak jest, jest jeszcze trzech piłkarzy, którzy się rozgrzewają. Jednym z nich jest na pewno Krzysztof Możżonek. Być może będzie to zmiana z Adamem Radwańskim. Mamy rzut wolny, uwaga, piłka ustawiona. Adrian Budka podnosi rękę do góry, sygnalizując rodzaj wrzutki. Piotr Kasperkiewicz z przodu, jest także Przemysław Rodak. Sebastian Olczak poza szesnastką. Budka.
na 11 metr, tam próbował Kasperkiewicz, tu nie zakryliśmy możliwości kontry, dobrze Radwański, zdąży, na pewno Daniel Munka. Tam był Zieleniecki, nie wrócił po stałym fragmencie, teraz muszą jego obowiązki przejąć koledzy. Wraca Zieleniecki, numer 95. Dobrze odebrana piłka, Mąka. Z tyłu został tylko Radwański i 6 zawodników Olimpii. Olczak do Mateusza Michalskiego, ten już składał się do strzału. No i ten, który miał strzelić szansę, strzelić bramkę, Damian Cichanowski, za długo prowadził futbolówkę i ta opuściła boisko. Mateusz Michalski. Niedokładnie zagrał Radwański. Wracają Widzewiacy, dobry odbiór, Radwański centruje, ale niedokładnie. Często dzisiaj mówię i używam określenia niedokładnie, no ale nie chcę mówić, że niechlujnie, bądź że słabo się zawodnik przyłożył do tej centry, ale fakt jest faktem, że mogliśmy prowadzić w końcówce pierwszej części spotkania, mieliśmy dwie znakomite sytuacje. Niestety Widzewiacy ich nie wykorzystali. Poważny problem, skuteczność zespołu. Kasperkiewicz wygrał główkę z Olczakiem, jeszcze pokrzyczał w kierunku arbitra, że był faulowany. Olczak świetnie na lewą stronę do Mateusza Michalskiego, w środku jest Radwański, Mąka wchodzi na zamknięcie Budka. Michalski, ach, przypadkowo trafiła piłka do wchodzącego tam Mąki, ale dogranie nie było dokładne. O, teraz będę mówił, nie było dokładne. Prawa strona, zespół gości, Olczak. Za dużo swobody mają piłkarze Olimpii. Był Kamil Kurowski przy piłce, jeszcze teraz zagrywa do wchodzącego Wojciecha Majewskiego. Marcin Woźniak, Kurowski. Teraz prosty błąd, ale Kozłowski był bardzo czujny. Kasperkiewicz nie sięga piłki. Mąka. Ale Woźniak zagrywa do Klemensa. I Klemens uspokaja grę, zagrywając do swojego bramkarza. Nic się nie zmieniło i w pogodzie, i w obrazie gry. Wyrównane spotkanie. Marcin Woźniak. Dobra akcja teraz, gość na zamknięcie próbował tam wrzucić na drugą stronę Mateusz Rumiński i będzie zmiana. Krzysztof Mozdżonek wejdzie na boisko. A kto opuści murawę? Jest Radwański, a więc nadal mamy dwóch młodzieżowców. Teraz są Gromek i Możdżonek. Humerski. Dobrze Gromek, ładnie przełożył piłkę na lewą nogę, Gromek, ładna centra, ale tu jest dwóch obrońców Olimpii, żaden z nich nie wcelował w piłkę, dobrze Budka, Kozłowski, świetnie tam znalazł Możdżonka, temu odskoczyła futbolówka, znów Kozłowski, Olczak. Będzie próba strzału z dystansu Olczak, ależ mój miał ogromne problemy po tym strzale Patryk Królewczyk, przepraszam Królczyk. Przerzucił piłkę nad poprzeczką, ale zaskakujące to było uderzenie Sebastiana Olczaka.
musi nieustannie rozgrzewać się. Maciej Humerski zimno daje mu się we znaki, wykorzystuje to, że jest stały fragment gry, a więc rzut rożny może sobie spokojnie pobiegać poza szesnastką. Z przodu z dziesiątką tylko przyczajony Karol Angielski. Swego czasu określony jako jeden z najzdolniejszych piłkarzy. Krótka centra, rzutu rożnego, niedokładna. Muszą wrócić Widzewiacy. Ładnie Olczak to zrobił. Z lewej nogi teraz płasko. Ach, tam wiele brakowało. Trafiłby do siatki Sebastian Zieleniecki. Ale ładny fragment. Jeszcze tylko dwóch rezerwowych mamy w zespole Widzewa, którzy są przygotowywani do gry. Zobaczymy, jak sobie poradzą i czy w ogóle dostaną swoją szansę. Wydaje mi się, że jeden z nich to Michał Czaplarski. No ale to są za daleko od naszego stanowiska zawodnicy, aby można było ryzykować, kto się tam rozgrzewa. Gromek. Pograli troszkę z Mateuszem Michalskim. Zieleniecki. Cross tutaj do Kozłowskiego. Kozłowski wbiega do środka. Gromek, troszkę za długo to trwało. Już powinien grać do Rodaka wcześniej. Piotr Kasperkiewicz, Budka. Kozłowski. Och, to wszystko za długo. Gości Angielski zagrywa na jeden kontakt. Nie dochodzi do piłka, ale tutaj jest Marcin Woźniak. Dobrze, Przemysław Rodak. Jeszcze uwaga do biegającego Wojciecha Majewskiego, żeby nie wychodzić z kontratakiem wtedy, kiedy za jego plecami pozostaje piłkarz Widzewa. Wiele rzeczy po prostu w sparingu się opanowuje. Goście. Arkadiusz Kasperkiewicz na drugą stronę. Klemens zostaje. Próba strzału z dystansu. Świetnie paruje to uderzenie Maciej Humerski. A Grzegorz Kochalski próbował zaskoczyć naszego golkipera. Taki spadający liść. Niewiele brakowało. Sprawił mu ogromny problem Widzawiakowi. Na szczęście Humerski, mimo tego, że przez wiele minut nic nie działo się pod jego bramką, świetnie się zachował. I mamy kolejny stały fragment, rzut rożny. Arkadiusz Kasperkiewicz na krótki ruch. Dobrze, Rodak. I zmienimy strony. No to zobaczmy, jak z drugiej strony będzie wykonywał rzut rożny Adam Banasiak. A na widowni między innymi dostrzegam dyrektora sportowego Pelikana Łowicz Mariusza Łaskiego. Ładna centra, Klemens tam był przygotowany, bardzo było niebezpiecznie. Ale faulował Marcina Kozłowskiego. Idzie kontratak Widzewa, Budka. Trafił w plecy wracającego z numerem 28 Wojciecha Majewskiego. Teraz Banasiak. Akcja oskrzydlająca. Musi tam uważać Michalski. Nie pozwolił na centrę. Dobrze. Możdżonek będzie pierwszy przy piłce. Do Mąki. Ale tu z przodu już jest 5-6 zawodników Olimpii. Gromek do Mąki. Dobrze zaczęli. Płasko po ziemi w kierunku Możdżonka. Centra, ale tutaj nie miał problemów golkiper Olimpii z chwytem tej piłki. Pewne zagranie. Kasperkiewicz. Marcin Woźniak. Angielski do piłki nie doszedł, nawet nie próbowali zagrać w jego kierunku koledzy z drużyny. Kozłowski faulowany.
I będziemy mieli kolejną zmianę. Mateusz Michalski opuścił boisko. I zobaczymy. Jeszcze tylko jeden rezerwowy jest poza linią. Próba strzału z dystansu. Świetnie Maciej Humerski. Kolejny raz nie dał się zaskoczyć. A uderzał bardzo mocno piłkarz gości. To był chyba Kurowski numer. Kamil Kurowski numer 8. Świetne uderzenie. No i czujnie Maciej Humerski. W momencie, kiedy nie gra się często pod bramką, golkiper musi sam dbać o to, żeby być odpowiednio rozgrzany. Jakieś tam przepychanki nerwowe w polu karnym. Arbiter już zwrócił uwagę i wszystko jest w porządku. Dobrze. Świetna interwencja Piotra Kasperkiewicza. Uwaga! Bardzo nerwowo w naszym polu karnym. Zieleniecki nie przytrzymał zawodnika Olimpii i będziemy mieli aut. Teraz od bramki chyba zawiercy będą musieli konstruować akcję. Z autu rozpocznie Bartłomiej Gromek. Płasko po ziemi, próbują tam widzewiacy innej metody na to, żeby znaleźć się bliżej bramki. Ale nie zawsze są to skuteczne akcje. Jeszcze jest szansa, Możżonek. Dobrze, Budka. Do Mąki Moka zdąży przed linią końcową. Dobrze, z tyłu jest Możżonek. Ogromne zamieszanie. Jakoś tam szczęśliwie wybili piłkę obrońcy Olimpii Grudziądz. Kozłowski będzie rozpoczynał z autu. Kasperkiewicz wzdłuż linii do Angielskiego. Bardzo niebezpiecznie musi faulować Przemysław Rodak. Karol Angielski był faulowany przy linii bocznej. Będziemy mieli zatem kartkę żółtą dla Przemysława Rodaka. Bardzo ładnie rozegrany kontratak, zakończony niezłym podaniem. Adam Banasiak będzie wykonawcą rzutu wolnego dla zespołu Olimpii. Pokrzykują widzewiacy, kryjemy. Banasiak, ładny cross. Dobra główka chyba Kozłowskiego.
Oj, zaskakujący strzał z dystansu. Na szczęście piłka poszybowała nad poprzeczką. Do trudnych warunków widzewiacy mają szczęście. Od bramki Humerski Kasperkiewicz zdołał się utrzymać przy piłce. Dobrze Zieleniecki. No ale tutaj czujnie zawodnicy Olimpii od pewnego czasu już radzą sobie z tyłu nieźle. Kasperkiewicz wślizgiem wyjaśnił sytuację. Jest teraz szansa, Możdżonek na prawo do Budki. Budka płasko po ziemi, wybita futbolówka. Marcin Woźniak. Rodak. Górą Zieleniecki do Kowalczyka. Kozłowski ślizgiem, świetnie Kozłowski. Budka, bardzo ładny przerzut na drugą stronę. Jest tam jeszcze Daniel Mąka. Do tyłu do Sebastiana Olczaka. Jesteśmy na połowie Olimpii. Jeszcze próba wejścia, Sebastian Olczak, pole karne, płaski strzał. Zablokowany z ostatniej chwili i mamy rzut rożny. Kolejny stały fragment gry, mam nadzieję, że będzie dobrze rozegrany. Zobaczmy zatem, jak to zrobią widzewiacy. Budka podchodzi na krótki słupek. Miękka centra, to jest trzech zawodników i jeszcze poza tam w polu bramkowym faulował któryś z widzewiaków. Wraca szybko Gromek, już czeka na kontratak gości. Ale to zagranie było niedokładne, jeszcze faulowany był piłkarz gości. Będzie jeszcze jedna żółta kartka chyba dla któregoś z widzewiaków, tak jest. I czerwona, Przemysław Rodak. Druga żółta, w konsekwencji czerwona, widzewiacy. Obejrzał Przemysław Rodak drugą żółtą kartkę. Rzut wolny dla zespołu gości. Musiał ratować się faulem. Dwa faule, w konsekwencji dwie żółte kartki i jeszcze wynikająca z tego kara, czyli czerwona kartka. Dla Przemka Rodaka dzisiejszy sparing się już skończył. Próba strzału z dystansu. Na szczęście któryś z widzewiaków zdołał tam zatrzymać piłkę. I Adam Banasiak będzie wykonawcą stałego fragmentu gry. Przemysław Rodak jeszcze w stroju sportowym obserwuje to, co się dzieje. Ładna centra. Na szczęście Marcin Woźniak do tej piłki nie doszedł. I będzie kolejna zmiana w zespole Widzewa. Z numerem 13 pojawi się na boisku chyba Michał Czaplarski. Rodak zakończył sparing. A Czaplarski wbiega na środek obrony. Podchodzi bliżej zespół Olimpii. Piotr Kasperkiewicz. Budka. W kierunku Możdżonka. Możdżonek zdołał utrzymać się mimo ataku Marcina Woźniaka.
próbował zagrać do budki, nie udało się. Zespół gości szybko próbował, ale Olczak jest razem z Kasperkiewiczem. Budka przy linii bocznej. Możdżonek, Olczak. Ślizgiem wyjaśnili obrońcy Olimpii. Chyba coraz mniej czasu do zakończenia tego sparingu. Do organizacji gry Widzewa nie można mieć zastrzeżeń. Gorzej niestety z wykorzystywaniem sytuacji podbramkowych. Adrian Budka, rzut rożny. Przydałoby się zakończyć ten mecz udanym strzałem. Odbiła się piłka od Piotra Kasperkiewicza, niewiele brakowało, trafiłaby do bramki zespołu gości, ale no to by było zbyt piękne, aby było prawdziwy angielski. No nie, dobrze zorientowali się Widzewiacy. Olczak dostaje teraz piłkę na dobieg. Jeszcze raz Olimpia. Dobrze Widzewiacy. Piotr Kasperkiewicz. Budka. Kozłowski. Czaplarski. Spokojnie do bramkarza. Akcja Bartłomieja Gromka przerwana, od razu zdecydowanym wejściem i mamy aut dla Widzewa. Jeszcze Widzewiacy, jeszcze jedna akcja. I ostatni gwizdek sędziego dzisiejszego spotkania. A to oznacza to, że kolejny sparing Widzewa mamy poza nami. Widzew zremisował z pierwszą Olimpią Grudziądz 0. Lepsze sytuacje do zdobycia bramki w końcówce pierwszej części spotkania, kiedy dwie doskonałe sytuacje zmarnowali Adwański. Gra wyrównana. Przypomnę, misował z Olimpią Grudziądz w kolejnym sparingu 0-0. Trzepie, kurde, zimno. Trzeba na razie.